odczuliśmy dziś powiew jesieni. Cieplejszych kurtek na razie nie trzeba chować, bo na horyzoncie nie widać powrotu lata. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Strefa frontu, która poprzedniej nocy dotarła nad Polskę, podzieliła dziś nasz kraj na pochmurny i chłodniejszy zachód z temperaturą poniżej 20 stopni, pogodny, gorący wschód z temperaturą nawet powyżej 30 stopni. Duża różnica temperatury pomiędzy masami powietrza zwrotnikowego i polarno-morskiego jest przyczyną gwałtownych zjawisk pogodowych. Również nadchodzące godziny zapowiadają się dość niespokojnie, bo z południa wchodzić będzie strefa chłodnego frontu z intensywnym deszczem i burzami z gradem. Obejmować będzie głównie wschodnie i centralne dzielnice kraju. Po jej przejściu nastąpi uspokojenie w pogodzie, a kilka kolejnych dni upłynie pod znakiem nieco chłodniejszej aury. Noc będzie pochmurna i lokalnie mglista. Miejscami pojawi się jeszcze przelotny deszcz. Wiatr będzie zmieniał kierunek. Na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale chwilami może być dość silny. Termometry pokażą od 14 do maksymalnie 17-18 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Środa będzie tylko trochę przyjemniejsza niż wtorek. Nadal chmury będą rządzić na niebie, raczej już padać nie powinno, a późnym popołudniem lokalnie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Wiatr będzie zmieniał kierunek na północny i będzie coraz słabszy. Temperatura niska jak na sierpień. Termometry pokażą od 16 do maksymalnie 18-19 stopni. Ciśnienie będzie stabilne. Spójrzmy na Bałtyk. W nocy wiatr północno-wschodni skręcający do północno-zachodniego powieje nawet do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr będzie coraz słabszy, prędkość spadnie do 2-3 stopni i wiać będzie głównie z północnego zachodu. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.